Zdrowienie w jest absolutnie niesamowite. Wyobraźmy sobie sytuację, w której dwoje dzieci, kompletnie z niereligijnych rodzin, i Melania, i Maksymin pochodzili z rodzin, które oczywiście formalnie były katolickie, ale rodzice nie praktykowali, to były dzieci głęboko, z głęboko zaniedbanych rodzin. Melania od bardzo wczesnego dzieciństwa pracowała u innych, była wynajmowana. Maksymin był w trochę lepszej sytuacji, jego ojciec był rzemieślnikiem, ale za to za dużo pił. Zdecydowanie za dużo pił, miał poważny z tym problem. I nagle tych dwoje dzieci zupełnie przypadkowo ma wypasać razem owce wysoko w górach, wysoko w Alpach. To jest przepiękne miejsce, każdy kto tam był wie, że to jest jedno z najpiękniejszych sanktuariów maryjnych, bo się wysoko w górach, przepiękna zielona trawa, do tej pory tam są wypasane krowy i owce. No i tych dwoje dzieci sobie tam zdrzemnęło się trochę, zjadło, zdrzemnęło się, wcześniej się trochę pobawiło. I nagle objawia im się piękna Pani. One nie mówią wcale Maryja, bo one nie wiedzą, kto to jest. No wiedzą piękną Panią, która płacze i która zaczyna do nich mówić. Ale one nie rozumieją, co mówi do nich Maryja. Bo Maryja mówi do nich po francusku, a to są dzieci z rodzin, których się po francusku nie mówi. One znają gwarę, miejscowy dialekt. Maryja mówi do nich bardzo mocne słowa. Mówi do nich, zadaje im pytania, modlicie się? No, i dzieci mówią tak, są szczere. No, nie bardzo się modlą. Nie bardzo. Mówi, módlcie się. Przynajmniej ojcze nasz i Zdrowaś Marię odmawiajcie. Potem mówi im o tym, że jeżeli nie będzie modlitwy, jeżeli będą przekleństwa, jeżeli nie będzie wierności, no to będą także, powiedziałbym, takie dramaty naturalne. Będzie głód, będą gniły ziemniaki. To jest bardzo przyziemne też objawienie. Bardzo takie. Bliskie rzeczywistości i powierza każdemu z nich dodatkowy sekret, o którym zakazuje im komukolwiek mówić. Kiedy dzieci schodzą na dół, to dopiero w kolejnej rozmowie ktoś im zadaje pytanie: a może to była Matka Boża? I one dopiero wtedy się w ogóle orientują, że to mogła być Maryja, co pokazuje, na jakim one były poziomie religijnym. To znaczy, że w ogóle im nie przychodziło do głowy. No i zaczyna się ich, wbrew pozorom, bardzo trudna droga, dlatego że one dopiero wtedy trafiają do szkoły. Dopiero wtedy uczą się czytać i pisać z ogromną trudnością. Dopiero wtedy poznają pierwsze modlitwy i uczą się ich na pamięć. Niektórzy mówią, że po roku nie są w stanie zapamiętać żadnej z nich. Ale równocześnie wokół nich zaczyna szaleć świat. Przyjeżdżają ci, którzy uważają te objawienia za prawdziwe i ci, którzy uważają je za nieprawdziwe. Przyjeżdżają ci, którzy chcą ich uznać za wariatów, choćby miejscowa masoneria i przedstawić cały kościół jako bzdurę. I są tacy, którzy przyjeżdżają, żeby ich także wykorzystać, tylko do odbudowy wielkiej monarchii francuskiej, do pełnej restauracji. Nie tej gałęzi Bourbonów, która wtedy Francją rządzi, tylko zupełnie innej. Potem oni trafiają do kolejnych miejsc. I nic im się tak naprawdę w życiu nie udaje. To szczególnie dotyczy Maksymina. No próbuje zostać księdzem, w końcu wyrzucają go z seminarium. Próbuje zostać lekarzem albo chociaż farmaceutą, wyrzucają go z tego miejsca. Bliscy ludzie, którzy go adoptują, rodzina, która go adoptuje, bankrutuje na skutek jego nietrafionych biznesów. Próbuje sprzedawać likier La salette, i też się nie udaje. Więc można powiedzieć, nic mu się w życiu nie udaje trochę za dużo pije, nieustająco ucieka przed wierzycielami, umiera jako czterdziestokilkulatek, także nigdy nie żeni się, mówiąc, że jak ktoś widział Maryję piękną panią, to już żadna inna kobieta mu się podobać nie będzie. I jedyne, co mu w życiu wychodzi, bo poza tym naprawdę bardzo niewiele rzeczy mu wyszło, to jest wierność objawieniu. On zawsze jest mu wierny. I Melania, zupełnie inna, która na skutek spisku Arcybiskupa Lionu, no, wyznaje, jako pierwsza, Maksymin również wyznaje um, sekret, czy wyznają go dokładnie tak, jak go usłyszeli, my tego do końca nie wiemy. Kościół do sekretów ma stosunek y, z dużym znakiem zapytania. Oczywiście y, warto je poznać, one są ciekawe, ale wielu komentatorów, już ówczesnych mówiło, że część z tych obrazów może być prawdziwa, część z tych obrazów może być przejęta ze słuchu z tego, co dzieciaki usłyszało. od. No Bardzo wtedy, można powiedzieć, mocno hasających po tamtym terenie rozmaitych wizjonerów, czasem ezoterycznych wizjonerów. Więc jak było, tego nie wiemy. Ale Malania, jakby zaczyna teraz więcej tych objawień mieć, zaczyna się przedstawiać jako od dziecka głęboko wierząca, jako mistyczka od urodzenia. No, z samej treści objawienia to nie wynika. Jeżeli ktoś jest od dziecka wizjonerem, ma nieustające wizję i ciągle się modli, no to dlaczego na pytanie Maryi e, e, modlicie się? odpowiada, że tak no nie bardzo. Próbuje być siostrą zakonną, z kolejnych zgromadzeń zakonnych ją wydalają, ale to, troszeczkę to życie jest bezpieczniejsze, bo ostatecznie zawsze żyje jak siostra zakonna, nawet jeśli w zakonie nie jest i jest jedną z istotnych postaci w historii sióstr rogacjonistek i księży rogacjonistów, założyciel tej, tej wspólnoty. prosił o pomoc, kiedy Zgromadzenie Żeńskie przechodzi bardzo głęboki kryzys. Ona jedzie, pomaga. Do tej pory siostry wspominają ją z ogromnym ciepłem. Ona dożywa bardzo późnego wieku. No, cały czas pozostaje to pytanie o to, czy te jej późniejsze objawienia są czy nie są prawdziwe. Mnie się wydaje, że są zbyt szczegółowe, zbyt tak politycznie zaangażowane, żeby je za takie uznać, ale znowu jedną nie ulega wątpliwości. Za każdym razem, kiedy pytano ją o samo objawienie, to, to, o tę tą główną treść, te najważniejsze jego elementy, które ja bym podsumował w takich trzech traktatach. Traktat o opatrzności Bożej, traktat o kulcie Maryi i traktat o codziennym życiu chrześcijanina, to te objawienia powtarza zawsze w ten sam sposób. Umiera we Włoszech. Nie uwielbiała już we Francji, po wielu latach we Włoszech, bo była i we Włoszech, i w Anglii, więc też popodróżowała sobie trochę, e, zobaczyła wiele świata. No ale można powiedzieć, to życie też jest tak do końca niespełnione. Siostrą na ślubach wieczystych nie została nigdy, choć wydaje się bardzo tego pragnęła. Dlaczego? No być może dlatego. Nie, że to jej wcześniejsze życie jej to nie uniemożliwiło. I co jest dla nas ważne w tych w historiach i w tym, co słyszymy? Otóż to jest takie uświadomienie, że łaska jest wszystkim. Że to nie za jakiejś zasługi Pan Bóg wybiera wizjonerów. Nie dlatego, że są jakoś lepsi, bardziej pobożni, bardziej fajni. Tylko dlatego, że chce ich obdarzyć swoją łaską. ale równocześnie daje nam taki spokój, że jeżeli jesteśmy wierni łasce, to nawet jeśli bardzo wiele rzeczy nam się nie uda, no, bo Maksyminowi się nie udało. To ta łaska będzie nam towarzyszyć. Nawet jeśli po ludzku wiele rzeczy nam się nie uda. No, można powiedzieć, to od czasu czasów papież Franciszek mówi bardzo mocno, że trzeba wychodzić na peryferia. Maryja powołując Maksymina i Melanie, dzieci z rodzin no, dramatycznie biednych, dramatycznie pokiereszowanych, dramatycznie trudnych, pokazuje nam, co to znaczy szukać na peryferiach. No, m, taki, no, tak, powiedziałbym tak, myśląc po ludzku, trzeba powiedzieć, no, trzeba było znaleźć. No, na pewno w Lasalet były rodziny pobożne. I były dzieci, które chodziły co tydzień do kościoła. I były dzieci, które odmawiały różaniec. W no, Fatimie się udało taką trójkę znaleźć. To dlaczego nie w Lasalet? Na pewno takie były. Ale przez to objawienie Maryja nam mówi także na. Peryferiach, także na marginesie są ludzie, do których ja chcę przyjść i do których chcę wyciągnąć rękę. I oni nie będą, kiedy ja do nich wyciągam w tym momencie rękę, to oni nie staną się dobrymi, pobożnymi mieszczanami. Nie zaczną zakładać tużurki um, i nie zaczną prowadzić dobrego mieszczańskiego życia. Nie, oni będą nadal pokiereszowani. Takie rzeczy się nie uznawiają tak po prostu. Jeśli ktoś 15 lat żyje kompletnie na marginesie, jak Melania, przebywa głównie ze zwierzętami, jest popychadłem w gospodarstwach, nie umie czytać i pisać, prawie z nikim nie rozmawia, mówią o niej dzikuska, no to skąd założenie, że po jednym objawieniu ona nagle stanie się damą i fantastyczną siostrą zakonną? No, no nie stanie się. Tak jak bardzo wielu z nas, którzy przeszli przez trudne doświadczenia Życia, nie stanie się dobrymi mieszczanami. Takimi, po prostu, którzy są pobożni, zawsze wypełniają wszystkie możliwe zasady, wcale nie religijne, tylko takie ogólno ogólnospołeczne. Mili, grzeczni, sympatyczni. Nie. Tego Pan Bóg od nas nie wymaga. Wymaga od nas wierności, łasce. I to nam te dwie postacie mówią.